dzień, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj wam pokażę mojego najnowszego customa, którego malowałam dosyć długo w sumie, ale też długo czekałam na werniks. Ale no, to tak, przejdźmy do konika. To tak, jest to ogier andaluzyjski, jak pewnie zauważyliście, tylko że on był w tej maście takiej izabelotowatej, z tego zestawu z ederką, kantarem i chyba tymi nożyczkami ze szlejka, nie wiem, no ale z tego co pamiętam. I tak, ja go przemalowałam, bo mi się trochę już zaczynał nie podobać w tej maści izabelotowatej, po prostu go przemalowałam na mojego pierwszego Karo Srokacza, czyli jest maści Karo Srokatej. No i tak, ma brązowe takie jasne kopytka, ma taką zaróżowione chrapy, z czego to jest takie mega urocze. Tutaj wam, nie wiem, spróbuję wam to pokazać, no może będziecie widzieli. Tutaj ma lekko pocieniowany ogonek, tutaj starałam się to jakoś fajnie połączyć. No i tak on wygląda w sumie, no jest maści Karo Srokatej, ma też odmiany, tutaj jak widzicie, czyli łaty i tak dalej. Ja jestem zadowolona, bo malowałam pierwszy raz farbami Renesans i ja je bardzo mam i polecam, bo one fajnie kryją, naprawdę super one kryją, polecam bardzo serdecznie. No i też czekałam na werniks, bo mi się skończył, kiedy dałam jakby ostatnią warstwę już farby i musiałam zamówić, no i trochę czekałam, tak łącznie w sumie 3 dni, bo werniks dopiero dzisiaj przyjechał, więc... No w sumie nawet 3 dni lub 2, nie wiem. No ale tak czy siak, jestem zadowolona z efektu. To jest mój ulubiony konik aktualny, czyli custom, i nazywa się Valegro. Ja ją nie... no, Valegro. Tak, chyba dobrze powiedziałam. No i tak on wygląda, tutaj wam go jeszcze pokażę, tak sobie zobaczcie go. No ja jestem z niego mega dumna. To jest mój pierwszy jakby Karo Srokacz, więc tak, jestem mega, mega z niego dumna. I tak go właśnie nazwałam Valegro i mega się cieszę, że go pomalowałam. Oczywiście też ma zdarte napisy, jest to ogier, jak tu no widać. No i tak on w sumie wygląda. Tak, napiszcie w komentarzach, co o nim sądzicie, czy wam się podoba, czy może chciałby ktoś go kupić, tak pytam z ciekawości. No czy ogólnie wam się podoba. No i co by tu jeszcze powiedzieć na temat jego? No chyba tyle. Dość też długo zajęło mi jego malowanie, bo te łaty ogólnie, ale efekt jest naprawdę bardzo ładny. I to w sumie by było tyle. Napiszcie w komentarzach, co o nim sądzicie. I w sumie to by było tyle. Tak, raczej tyle. A jeszcze zapomniałam wspomnieć, że on ma tutaj gdzieś lekkie cienie takie czarne. Też na ogonku ma cienie. A ogólnie tak go nie cieniowałam bardzo, no bo to jest jakoś Karo Srokacz, więc nie za bardzo cienie. No ale coś tam jest pocieniowany. No i to tyle w sumie. Zapraszamy sobie na sesję zdjęciową tego oto pana. Pa, pa!